oglądamy ten przepiękny, często bajkowy obrazek w telewizji, gdy już mamy zmontowany materiał, ale ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że to nie jest tak, że ty na planie ze wszystkimi chętnie rozmawiasz. To do kogo jest ci najdalej? Albo z czego to wynika? Wiesz co, wydaje mi się, że... Oba pytania mnie interesują. Że praca jest takim miejscem, które wymaga od nas profesjonalizmu i tego, żebyśmy ją wykonali dobrze, a niekoniecznie, żebyśmy się przyjaźnili ze wszystkimi, bo to nie o to chodzi. A to też jest ciężkie, a jeżeli ktoś mówi, że ze wszystkimi się bezgranicznie lubi, to ja bym poszukiwał się tam trochę kłamstwa. Może podrzucę ci koło ratunkowe, aczkolwiek nie wiem, czy nie zatoniemy wtedy jeszcze bardziej. Wiesz, dlaczego piję? Asia Krupa powiedziała w jednym z wywiadów, to było u Wojewódzkiego i Kędzierskiego, że był taki moment, kiedy nie wszyscy na planie życzyli jej dobrze, nie uważali, żeby ona się też sprawdzała na przykład z językiem polskim, z takim, jakim prezentuje poziomem, i wskazała po prostu Marcina i Dawida jako tych, którzy chcieli się jakoś jej pozbyć. I powiedziała, Michała też chcieli. Znaczy ja zakończę to tak. Łatwiej i dużo przyjemniej rozmawiam się z dziewczynami na planie. Dlatego dzisiaj też za chwilę będziemy sobie tutaj dyskutować i zobaczyć obok Asi i Kasi. Tak. Tak, nie z dziewczynami dużo bardziej, ale też z Karoliną mi się świetnie rozmawiało na samym początku. Wiesz co, no, wydaje mi się też, że ze względu na historię naszego życia mamy bardzo różne zainteresowania. Mnie interesują ludzie, mnie interesują emocje, mnie interesuje życie prawdziwe. A są ludzie, których interesuje to, co dla nich jest ważne, i jak nie ma tego wspólnego mianownika, to ciężko jest zbudować jakąś taką wspólną nić, chociażby w trakcie rozmowy. No bo o czym masz rozmawiać? Jak... No do minuty by się znalazło, a potem już nie ma co. Bardzo ci dziękuję i zapraszamy Państwa na Top Model 12. No najlepsza reklama chodząca, Michał Piruk. Że minuta to jakiś bardzo długi dystans. A to ja umiem zagrać i dwie. Dziękuję.